Judith Herman, Trauma, rozdział 11, Wspólnota. Traumatyczne doświadczenia rozbijają związki łączące jednostkę ze wspólnotą. Osoby, którym udało się przetrwać, uczą się, że ich poczucie ja, poczucie własnej wartości i człowieczeństwa zależy od relacji z innymi. Solidarność z grupą jest najlepszą ochroną przed strachem i rozpaczą oraz najlepszym lekarstwem na traumatyczne doświadczenie. Trauma izoluje. Grupa pozwala odtworzyć poczucie przynależności. Trauma zawstydza i stygmatyzuje. Grupa jest gotowa wysłuchać i zaakceptować. Trauma poniża. Grupa wynosi. Trauma dehumanizuje. Grupa przywraca poczucie człowieczeństwa. W historiach osób, które przeżyły traumę, powraca opis momentu, kiedy poczucie przynależności zostaje odbudowane dzięki bezinteresownemu aktowi szczodrości drugiego człowieka. Coś, co ofiara uważała za bezpowrotnie utracone. Wiara, godność, odwaga budzi się w niej pod wpływem altruizmu drugiego człowieka. Przeglądając się w działaniach innych, osoba, która doświadczyła traumę, rozpoznaje i odzyskuje utraconą część samej siebie. To sprawia, że może powrócić do ludzkiej wspólnoty. Primo Levi opisuje chwilę, kiedy został wyzwolony z obozu koncentracyjnego. Kiedy wybite okno zostało naprawione, a piec zaczął wydzielać z siebie ciepło, wydawało się, że w każdym się coś odprężyło. I wtedy jeden z więźniów zaproponował wszystkim chorym, aby każdy z nich dał po kromce chleba nam trzem, którzy pracowaliśmy. Propozycja została przyjęta. Jeszcze poprzedniego dnia podobne zdarzenie byłoby nie do pomyślenia. Prawo obozu brzmiało: zjedz swój chleb, a jeżeli ci się uda, to i chleb swojego sąsiada. I nie dopuszczało wdzięczności. Był to więc najlepszy dowód, że obóz przestał istnieć. Taki był pierwszy odruch ludzki w naszym zbiorowisku. Myślę, że z tą właśnie chwilą zaczął się dla nas, żyjących, proces powolnego przeobrażania się z więźniów z powrotem w ludzi. Odbudowa więzi społecznych zaczyna się w momencie, gdy człowiek zrozumie, że nie jest sam. Najszybciej, najmocniej i w sposób najbardziej przekonujący można tego doświadczyć dzięki grupie. Irwin Yalom, specjalista od terapii grupowej, nazywa to doświadczeniem uniwersalności. Terapeutyczne skutki uniwersalności są szczególnie głębokie w przypadku osób, które czuły się osamotnione z powodu ukrywania wstydliwych sekretów. Tak właśnie, osamotnione w swoim doświadczeniu czują się osoby, które doświadczyły traumy i dlatego grupy wsparcia mają szczególne znaczenie w ich terapii. Dają rodzaj zrozumienia nieosiągalny w codziennym środowisku. Spotkanie z ludźmi, którzy doświadczyli podobnych rzeczy, pozwala wyzbyć się poczucia izolacji, wstydu i naznaczenia. Grupy okazują się niezwykle wartościowe dla osób, które przeżyły sytuacje ekstremalne, jak wojna, gwałt, więzienie polityczne, maltretowanie i krzywdzenie w dzieciństwie. Samo przebywanie z ludźmi, którzy przeżyli podobny koszmar, przynosi ulgę. Ken Smith opisuje swoją pierwszą reakcję na spotkanie z grupą weteranów wojny w Wietnamie. Od czasu Wietnamu nie miałem żadnego przyjaciela. Miałem sporo znajomych. Spotykałem się z wieloma kobietami, ale nie miałem żadnego przyjaciela, do którego mógłbym zadzwonić w środku nocy, żeby powiedzieć, że mam ochotę strzelić sobie w łeb, bo jest rocznica tego, co mi zrobili Xian Lots, albo jakaś inna rocznica. Weterana z Wietnamu zrozumieć może tylko drugi weteran z Wietnamu. Ci goście dokładnie wiedzieli, o czym mówię.
Poczułem olbrzymią ulgę, jakbym po raz pierwszy opowiadał komuś koszmarną tajemnicę. Osoba, która przeżyła kazirodztwo, bardzo podobnymi słowami opisuje, jak udział w grupie pozwolił jej odbudować poczucie związku z innymi. Wyszłam z samotności, w której tkwiłam całe życie. Mam grupę 6 kobiet, przed którymi nie mam żadnych tajemnic. Po raz pierwszy w życiu gdzieś przynależę. Czuję się akceptowana taka, jaka jestem, bez żadnej maski. Kiedy w grupie wytworzy się poczucie wspólnoty i intymności, zaczyna zachodzić złożony proces przyglądania się w sobie nawzajem. Wraz z otwieraniem się na innych, każda osoba jest coraz bardziej gotowa przyjąć to, co inni mają do dania. Ofiarowana tolerancja, współczucie i miłość zostają odwzajemnione i powracają. Choć ten rodzaj wzajemnie wzmacniającej się wymiany może zajść w każdym związku, szczególnie silny jest w grupie. Jalom nazywa go spiralą adaptacyjną, w ramach której akceptacja przez grupę wzmacnia pewność siebie każdej z osób, co sprawia, że są one jeszcze bardziej akceptujące wobec innych. W ten sposób opisują spiralę adaptacyjną 3 kobiety uczestniczące w grupach dla osób, które przeżyły kazirodztwo. Zawsze będę uważała, że doświadczenie grupy było punktem zwrotnym w moim życiu. I tak właśnie będę pamiętała szok, jakiego doznałam, kiedy zobaczyłam, że siła, jaką widziałam w kobietach, które przeżyły tę krzywdę, była też we mnie. Bardziej się o siebie troszczę, jestem bardziej miękka, pozwalam sobie odczuwać szczęście czasami. Wszystko dzięki temu, że zobaczyłam swoje odbicie w lustrze, które nazywa się grupa. Potrafię lepiej przyjmować miłość, a to dzięki temu, że potrafię bardziej kochać siebie, a potem innych. Podobnie opisuje doświadczenie wzajemności w grupie weteran wojenny. To było wzajemne, bo ja dawałem im, a oni dawali mnie. To było naprawdę wspaniałe uczucie. Pierwszy raz od dawna czułem się ze sobą po prostu dobrze. Grupa umożliwia nie tylko zbudowanie dobrych relacji, ale też doświadczenie siły płynącej ze wspólnoty. Członkowie grupy czują się sobie równi. Każdy z nich tak samo cierpi i potrzebuje wsparcia i tak samo każdy może coś dać innym. Grupa korzysta z zasobów i wspiera mocne strony każdej z uczestniczących w niej osób. Dzięki temu ma większą niż jednostki siłę, żeby pomieścić i zintegrować traumatyczne doświadczenia. Wszyscy członkowie grupy mogą czerpać z tego wspólnego zasobu i pogłębiać własną pracę nad integracją. Dowody na skuteczność terapii grupowej pochodzą z pracy z osobami, które doświadczyły różnego rodzaju traum. W jednym z badań kobiety, które uciekły z przemocowych związków, wskazały terapię grupową jako najskuteczniejszy rodzaj pomocy. Psychiatrzy John Walker i James Nash, pracujący z weteranami wojennymi, stwierdzili, że wielu pacjentów, u których terapia indywidualna nie przyniosła rezultatów, bardzo dobrze odpowiedziało na terapię grupową. Brak zaufania i głębokie poczucie izolacji weteranów znikały w poczuciu wspólnoty i braterstwa. Jael Danielli również uważa, że rokowanie terapii ocalałych z Holokaustu są znacznie lepsze, jeżeli leczenie odbywa się w grupie, a nie w terapii indywidualnej. Podobnie sądzi Richard Molika, który opisuje, jak przeszedł od pesymizmu do optymizmu w sprawie możliwości terapii, gdy do jego programu pomocy dla uchodźców z Azji Południowo-Wschodniej włączone zostały grupy wsparcia. Choć grupy dla osób, które doświadczyły traumy, to bardzo dobry pomysł, w praktyce często okazuje się, że zorganizowanie dobrze działającej grupy to trudne zadanie. Grupa, która zaczynała pełna nadziei i wiary, czasem rozpada się,
wywołując cierpienie i rozczarowanie. Destrukcyjny potencjał grupy jest równie silny, jak jej możliwości terapeutyczne. Rola prowadzącego grupę obarczona jest ryzykiem nadużycia autorytetu. Konflikty wybuchające między uczestnikami łatwo mogą przerodzić się w ponowne odgrywanie traumatycznych wydarzeń, w ramach którego członkowie grupy przyjmują rolę sprawcy, wspólnika, biernego widza, ofiary i wybawcy. Takie konflikty mogą być bolesne dla poszczególnych osób i doprowadzić do rozpadu grupy. Żeby grupa mogła dobrze spełniać swoje zadanie, musi mieć jasno wyznaczone cele terapeutyczne i strukturę, która zabezpieczy osoby uczestniczące przed ponownym odgrywaniem traumy. Choć grupy mogą bardzo różnić się między sobą, te podstawowe warunki muszą być spełnione. Osoby, które zabierają się za tworzenie grupy, szybko orientują się też, że nie ma jednego modelu odpowiedniego dla wszystkich z doświadczeniem traumy. Na różnych etapach dochodzenia do zdrowia najlepiej sprawdzają się różne rodzaje grup. Podstawowe zadanie terapeutyczne, stojące przed jednostką i przed grupą, muszą być spójne. Grupa bardzo odpowiednia dla konkretnej osoby na jednym etapie zdrowienia może być niewystarczająca lub wręcz szkodliwa dla tej samej osoby w innym momencie terapii. Zadziwiająca różnorodność grup zaczyna być zrozumiała, gdy połączymy je ze zadaniami terapeutycznymi trzech głównych etapów zdrowienia. Zobacz tabela. Celem grup na pierwszym etapie zdrowienia jest zbudowanie podstawowego poczucia bezpieczeństwa. Skupiają się one na zadaniach związanych z elementarnym zadbaniem o siebie dzień po dniu. Na drugim etapie zdrowienia terapia grupowa koncentruje się na traumatycznym zdarzeniu. Praca dotyczy pogodzenia się z przeszłością. Na trzecim etapie zdrowienia głównym zadaniem terapii grupowej jest pomoc traumatyzowanej osobie w powrocie do wspólnoty zwykłych ludzi, a praca koncentruje się wokół relacji międzyludzkich w teraźniejszości. Struktura każdej grupy jest odpowiednia dla jej głównego zadania. Tabela. Trzy modele terapii grupowej. Model. Zadanie terapeutyczne. Etapy zdrowienia. Pierwszy. Bezpieczeństwo. Drugi. Pamiętanie i żałoba. Trzeci. Odbudowanie relacji. Model. Orientacja czasowa. Etapy zdrowienia. Pierwszy. Teraźniejszość. Drugi. Przeszłość. Trzeci. Teraźniejszość. Przyszłość. Model. Przedmiot zainteresowania. Pierwszy. Opieka nad sobą. Drugi. Trauma. Trzeci. Związki z innymi. Model. Skład grupy. Pierwszy. Jednolity. Drugi. Jednolity. Trzeci. Niejednolity. Model. Granice. Etapy zdrowienia. Pierwszy. Elastyczne. Otwarte. Drugi. Zamknięte. Trzeci. Stabilne, stopniowe wychodzenie z grupy. Model spójność grupy. Etapy zdrowienia. Pierwszy umiarkowana. Drugi bardzo duża. Trzeci duża. Model tolerancja na konflikty. Etapy zdrowienia. Pierwszy niska. Drugi niska. Trzeci wysoka. Model horyzont czasowy. Etapy zdrowienia otwarta lub kliniczna. Drugi, trzeci. Ustalony czas otwarta. Model struktura. Etapy zdrowienia. Pierwszy edukacyjne. Drugi, trzeci. Nastawiona na cel brak. Model przykład. Pierwszy. Program 12 kroków, etapy zdrowienia, grupa dla osób z doświadczeniem traumy, interpersonalna terapia grupowa, koniec tabeli. Grupy skoncentrowane na bezpieczeństwie. Grupa rzadko jest rozważana jako model terapii bezpośrednio po traumatycznym doświadczeniu.
Osoba, która niedawno doświadczyła poważnej traumy, zwykle jest skrajnie przerażona i przeżywa wiele objawów, wtargnięć, koszmarów i flashbacków. Interwencja kryzysowa polega na mobilizowaniu wspierających bliskich z jej otoczenia, ponieważ zwykle woli przebywać z ludźmi, których zna, a nie z obcymi. Nie jest to dobry czas na terapię grupową. Choć teoretycznie osoba, która przeżyła traumę, mogłaby poczuć się lepiej, wiedząc, że nie jest sama, w praktyce prawdopodobnie poczułaby się przytłoczona grupą. Słuchanie o doświadczeniach innych mogłoby pogłębić jej własne objawy wtargnięć w stopniu, który uniemożliwiłby jej zarówno empatyczne słuchanie, jak i przyjęcie wsparcia emocjonalnego. Dlatego osobom, które niedawno doświadczyły poważnej traumy, zaleca się odczekanie kilku miesięcy między tym zdarzeniem a dołączeniem do grupy. W Bostońskim Centrum Kryzysowym dla osób, które zostały zgwałcone, proponuje się w warunkach interwencji kryzysowej spotkanie indywidualne i rodzinne, a nie grupowe. Osobom, które zgłaszają się do centrum, doradza się, żeby odczekały 6 miesięcy do roku, zanim dołączą do grupy. Grupowa interwencja kryzysowa może być pomocna wcześniej, jeżeli wszyscy członkowie grupy ucierpieli wskutek tego samego wydarzenia, jak na przykład duży wypadek, katastrofa naturalna czy przestępstwo. W takich przypadkach wspólne doświadczenie członków grupy może być istotnym sposobem pomagającym w terapii. Spotkania grupy mogą też dać okazję do edukacji na temat skutków traumy i mogą pomóc społeczności zmobilizować siły. Tego typu spotkania, nazywane odprawami po krytycznym wydarzeniu lub odprawami w związku ze stresem pourazowym, są coraz częściej organizowane dla osób, które ucierpiały wskutek traumatyzujących wydarzeń o dużej skali, a w niektórych zawodach wysokiego ryzyka są przeprowadzane rutynowo. Odprawy muszą jednak spełniać podstawowe warunki bezpieczeństwa. Podobnie jak nie wolno zakładać, że rodzina osoby, która doświadczyła traumy, będzie wspierająca, nie można również zakładać, że grupa będzie potrafiła się zjednoczyć i współdziałać tylko dlatego, że doświadczyła tego samego strasznego zdarzenia. Przeciwnie, mogło ono pogłębić, a nie zatrzeć konflikty między ludźmi. Na przykład w miejscu pracy kierownictwo i pracownicy mogą zupełnie inaczej patrzeć na to, co się stało. Jeśli zdarzenie jest wynikiem ludzkiego zaniedbania albo przestępstwa, odprawa może zaburzać lub utrudniać postępowanie prawne. Dlatego podkreśla się ograniczenia dużych odpraw grupowych. Policyjna psycholożka Christine Dunning zaleca, żeby odprawy miały jak najbardziej edukacyjny format i pozwalały na kontynuowanie pracy indywidualnie oraz by w trakcie spotkania dużej grupy nie opowiadać szczegółowo historii i nie doprowadzać do ujawniania silnych emocji. Dla osób, które doświadczyły powtarzającej się długotrwałej traumy, grupa może być cennym źródłem wsparcia i dowartościowania już na pierwszym etapie terapii. Jednak znów należy pamiętać, że podstawowym zadaniem terapeutycznym grupy jest zbudowanie poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli straci się z oczu ten cel, członkowie grupy mogą zacząć straszyć się nawzajem opowieściami o potwornościach z przeszłości i obecnych zagrożeniach. Osoba, która przeżyła kazirodztwo, opowiada, jak słuchanie o przejściach innych sprawiło, że poczuła się jeszcze gorzej. Dołączając do grupy, sądziłam, że kiedy spotkam kobiety, które przeżyły to, co ja, będzie mi lżej. Z wielkim smutkiem odkryłam, że wcale się tak nie stało. Przeciwnie, koszmaru było po prostu jeszcze więcej. Dlatego na pierwszym etapie terapii praca grupowa musi mieć charakter edukacyjno-poznawczy i nie może wchodzić w głąb emocji. Grupa powinna stanowić miejsce wymiany informacji na temat zespołów pourazowych,
pozwalać uczestnikom zidentyfikować wspólne wzorce objawów i wymieniać się sposobami skutecznego dbania o siebie. Struktura grupy powinna wzmacniać w każdej osobie poczucie siły i zdolność radzenia sobie oraz zapewniać wszystkim ochronę przed zalewem przytłaczających wspomnień i emocji. Przykładem takiej chroniącej struktury mogą być różne rodzaje grup wsparcia działających według modelu anonimowych alkoholików. Nie koncentrują się one na zgłębianiu samej traumy, oferują raczej ramy poznawcze umożliwiające zrozumienie objawów, u podstaw których może leżeć traumatyczne doświadczenie, takich jak uzależnienia, zaburzenie odżywiania i inne zachowania autodestrukcyjne. Oferują też zestaw instrukcji i zasad nazywanych 12 krokami, których celem jest wzmocnienie uczestników i umożliwienie im odbudowy relacji z bliskimi. Struktura tych programów odpowiada ich celowi dydaktycznemu. Chociaż uczestnicy mogą podczas spotkań doznawać silnych emocji, dla ich własnego dobra nie są zachęcani do ich szczegółowego zgłębiania i wyrażania. Celem pozostaje ilustrowanie generalnych zasad poprzez poszczególne świadectwa i podążanie za instrukcjami. Mocna więź między członkami grupy nie jest konieczna, żeby stworzyć atmosferę bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zapewniają reguła anonimowości i zaufania oraz edukacyjny charakter grupy. Członkowie nie konfrontują się ze sobą i nie dają sobie indywidualnego, bardzo osobistego wsparcia. Dzielenie się codziennymi doświadczeniami w takiej grupie obniża poczucie wstydu i izolacji. Pozwala znajdować praktyczne rozwiązania i daje nadzieję. Zabezpieczenie przed wykorzystaniem przez przywódcę stanowi element zbioru zasad nazywanych 12 tradycjami. Władza opiera się na wykształconej przez grupę tradycji postępowania, a nie na pozycji lidera, którą na zmianę przyjmują członkowie grupy. Skład grupy jest jednolity w tym sensie, że jej członków łączy wspólny problem. Większość grup nie ma jednak żadnych zasad dotyczących członkostwa i konieczności przychodzenia na spotkania. Granice grupy są elastyczne i otwarte. Uczestnicy nie mają obowiązku regularnego przychodzenia ani zabierania głosu. Dzięki temu każda osoba może sama decydować, jak bardzo chce się zaangażować w pracę grupy. Ktoś, kto chce tylko popatrzeć na innych, którzy mieli podobne doświadczenie, może przyjść popatrzeć w milczeniu i wyjść w dowolnym momencie. Strukturalne zabezpieczenia zawarte w 12 tradycjach dobrze się sprawdzają. Jednak niektóre grupy samopomocowe pozostają podatne na wykorzystanie przez lidera lub specyficzny, opresyjny program. Dzieje się tak szczególnie w przypadku nowo tworzonych grup, którym brakuje praktycznego doświadczenia i możliwości wyboru dostępnych w dojrzałym programie 12 kroków. Osoby, które dołączą do grupy wsparcia, muszą uważnie podążać za instrukcją mówiącą, żeby zabrać ze sobą tylko to, co pożyteczne, i zapomnieć o reszcie. Innym rodzajem grupy, która wydaje się odpowiednia na pierwszym etapie leczenia dla osób z doświadczeniem traumy, jest krótkoterminowa grupa pracująca nad radzeniem sobie ze stresem. Celem takich grup jest również zbudowanie poczucia bezpieczeństwa w teraźniejszości. Struktura programu jest edukacyjna. Kładzie się nacisk na redukcję objawów, rozwiązanie problemów i dbanie o siebie. Grupy mogą być otwarte na nowe osoby albo otwierać się po cyklu kilku sesji. Nie wymagają od uczestników dużego zaangażowania, nie wytwarzają też mocnych więzi. Bezpieczeństwo gwarantują aktywna, nakierowana na edukację rola lidera grupy i koncentracja na konkretnych zadaniach. Członkowie grupy nie mówią o sobie wiele, nie wchodzą też ze sobą w bliskie interakcje. Podobne grupy psychoedukacyjne
można tworzyć w wielu różnych sytuacjach społecznych. Dobrze sprawdzają się tam, gdzie głównym celem jest zbudowanie podstawowego poczucia bezpieczeństwa, jak na przykład na oddziałach szpitali psychiatrycznych, w ośrodkach leczenia narkomanii i alkoholizmu, czy w ośrodkach dla maltretowanych kobiet. Grupy skoncentrowane na pamiętaniu i żałobie. Zgłębianie traumatycznych doświadczeń w trakcie terapii grupowej, które jest bardzo ryzykowne na pierwszym etapie zdrowienia, może przynosić istotne efekty terapeutyczne na kolejnym etapie. Dobrze prowadzona grupa pomaga zrekonstruować opowieść straumatyzowanej osoby i służy emocjonalnym wsparciem w przeżywaniu żałoby. Kiedy każda z uczestniczek opowiada swoją historię, grupa daje możliwość doświadczenia uniwersalności. Grupa jest świadkiem wyznania osoby, która przeżyła traumę, tym samym nadając mu społecznego i osobistego znaczenia. Kiedy ktoś opowiada o swoim doświadczeniu traumy tylko jednej osobie, wyznanie ma charakter bardzo osobisty. Opowiedzenie tej samej historii grupie nadaje jej publiczny wymiar. Dzięki grupie każdy może zobaczyć swoją opowieść w szerszym kontekście, uwolnić się od poczucia, że pozostaje sam ze sprawcą w izolacji od innych i powrócić do świata, z którego został wygnany. Grupa skoncentrowana na traumie powinna być mocno ustrukturyzowana i jasno zorientowała na odkrywanie traumy. W takiej grupie potrzebne są aktywne osoby prowadzące, dobrze przygotowane i zaangażowane osoby uczestniczące oraz jasno sformułowane zadanie. Psycholog Erwin Persson, który prowadzi grupy dla weteranów wojennych, przywołuje metaforę plutonu, żeby opisać ścisłą organizację grupy. Prowadzący musi umieć stworzyć wyraźną i sensowną strukturę, wyznaczyć cele grupy, misję oraz konkretny cel emocjonalny, który trzeba zdobyć. To porównanie odpowiada wspólnemu doświadczeniu członków grupy. Osoby, które doświadczyły różnego rodzaju traum, potrzebują różnych języków i obrazów. Jednak podstawowa struktura grup skoncentrowanych na traumie jest podobna, niezależnie od tego, jaką przeżyli uczestnicy. Jednym z modeli grup skoncentrowanych na traumie jest ten, który rozwinęliśmy wspólnie z Emily Schwarzow w pracy nad osobami, które doświadczyły kazirodztwa. Wewnętrzna logika i spójność modelu pozwalają tworzyć na jego wzór inne grupy. Dwie podstawowe cechy tego typu grup to ograniczenie w czasie i koncentracja na osobistych celach. Ograniczenie w czasie ma kilka zalet. Ustanawia terminy, do których należy wykonać określoną pracę. Pozwala stworzyć atmosferę bardzo intensywnej pracy emocjonalnej, dając jednocześnie gwarancję, że nie będzie ona trwała wiecznie. Zachęca też do szybkiego stworzenia mocnych więzi z innymi, nie pozwalając zarazem, żeby tożsamość osoby po traumie stała się jedyną tożsamością. Dokładny czas trwania terapii jest mniej istotny niż sam fakt, że jest on określony. Większa część grup dla osób z doświadczeniem kazirodztwa funkcjonowała 12 tygodni, jednak kilka pracowało przez 4, 6 albo 9 miesięcy. Choć proces grupowy przebiega wolniej w grupach, które trwają dłużej, podąża tą samą drogą prowadzącą do indywidualnego wzmocnienia i wspólnego dzielenia się. Większość uczestników żałuje, że kończy się czas pracy grupy, niezależnie od tego, ile trwała, jednak przyznaje też, że nie byłaby w stanie pracować w grupie bez limitu czasowego. Koncentracja na osobistym celu stanowi integrujący i wspierający kontekst dla odsłaniania traumatycznych wspomnień. Każda z osób uczestniczących zostaje poproszona o określenie konkretnego, związanego z traumą celu, który zamierza osiągnąć w trakcie terapii. Zachęca się, żeby każdy szukał wsparcia grupy zarówno na etapie ustalania celu, jak i później, na drodze do jego osiągnięcia. Najczęściej wybierane cele to dotarcie do nowych wspomnień albo opowiedzenie komuś fragmentu swojej historii. Opowiadanie historii traumy służy więc czemuś więcej niż uwolnieniu emocji,
jest krokiem na drodze zapanowania nad swoim doświadczeniem. Wsparcie grupy pozwala w pracy z emocjami zaryzykować znacznie więcej, niż wydawało się możliwe. Przykłady uwagi i sukcesu konkretnych osób inspirują resztę grupy, napawają optymizmem i nadzieją, pomimo że praca dotyczy potwornych wydarzeń i żałoby. Praca grupy skupia się na podobnych traumatycznych doświadczeniach z przeszłości, a nie trudnościach w obecnych relacjach. Konflikty i różnice między osobami uczestniczącymi w grupie nie są potrzebne. Przeciwnie, odwracają uwagę grupy od jej zadania. Osoby prowadzące muszą aktywnie wspierać współpracę i wygaszać konflikty. W grupie skoncentrowanej na traumie zadaniem osoby prowadzącej jest na przykład dbanie o to, żeby każda z uczestniczek miała czas na to, by się wypowiedzieć i nie pozwalanie, żeby grupa sama ustalała między sobą, kto i kiedy będzie mówić. Grupa skoncentrowana na pracy z traumą potrzebuje aktywnych, zaangażowanych prowadzących. Osoba prowadząca taką grupę jest odpowiedzialna za ustalenie celu, tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zapewnienie ochrony każdej z osób uczestniczących. Osoba prowadząca ma też wymagające emocjonalne zadanie, ponieważ musi dawać przykład tego, jak być świadkiem. Musi pokazać grupie, że jest w stanie wysłuchać historii uczestniczek i nie poczuć się przytłoczona. Większość prowadzących grupy odkrywa, że wcale nie są przygotowani lepiej niż inni ludzie, by udźwignąć to samotnie. Dlatego zaleca się współdziałanie grupy z drugą osobą. Grupa również zyskuje na współpracy prowadzących, która stanowi modelowy przykład uzupełniania się. Zdolność prowadzących do radzenia sobie z różnicami, które pojawiają się w sposób nieunikniony, uczy grupę większej tolerancji na konflikt i różnorodność. Żeby stworzenie bezpiecznej atmosfery było możliwe, relacja między prowadzącymi musi być partnerska, wolna od dynamiki dominacji i podporządkowania. Dlatego tradycyjny model tworzenia par prowadzących, w którym grupę wspólnie prowadzą, na przykład doświadczony terapeuta i początkująca terapeutka, jest niewłaściwy dla grupy złożonej z osób po przejściu traumy. Niestety taka praktyka jest nadal częsta. W przeciwieństwie do grup otwartych, właściwych na pierwszym etapie zdrowienia, grupy skoncentrowane na pracy z traumą mają ściśle wyznaczone granice. Ich członkowie szybko przywiązują się do siebie nawzajem i polegają na swojej obecności. Odejście lub nawet krótka nieobecność jednej z osób mogą być bardzo szkodliwe. Osoby decydujące się na udział w grupie, której praca ma wyznaczony horyzont czasowy, powinny uczestniczyć we wszystkich jej spotkaniach. Nie przyjmuje się też nowych osób po tym, jak grupa rozpoczęła pracę. Ze względu na intensywność emocji związanych z pracą w grupie, skoncentrowanej na traumie, należy starannie wybrać osoby, które zostaną do niej przyjęte. Praca w takiej grupie wymaga dużej gotowości i motywacji. Przyjęcie osoby, która nie chce zaangażować się w wymagające zadanie odkrywania wspomnień, może działać na grupę demoralizująco i okazać się szkodliwe także dla tej osoby. Dlatego nie jest dobrym pomysłem zaczynanie pracy nad odkrywaniem traumatycznych wspomnień w dużych grupach, których członkowie nie zostali starannie dobrani. Straumatyzowana osoba jest gotowa na udział w grupie skoncentrowanej na pracy nad traumą, jeśli udało się jej wykształcić podstawowe poczucie bezpieczeństwa. Umie o siebie zadbać, ma pod kontrolą objawy stresu pourazowego, może polegać na wsparciu ze strony bliskich, a okoliczności życiowe pozwalają jej zaangażować się w wymagające przedsięwzięcie. Dodatkowo musi być gotowa włączyć się w życie grupy i czuć, że jej wola wyjścia do innych jest większa niż obawa przed nimi. Zyski z udziału w terapii grupowej są warte tej ceny. W grupie dość szybko wytwarza się poczucie jedności.
Choć osoby biorące udział w terapii grupowej zwykle doświadczają na początku zwiększonego stresu, przeżywają jednocześnie rodzaj euforii, gdyż czują, że odnalazły siebie nawzajem. Po raz pierwszy są widziane i rozumiane. Tak silne i szybko rodzące się przywiązanie jest właściwością krótkoterminowych, jednolitych grup. Poczucie jedności pozwala członkom grupy podjąć pracę wspominania i żałoby. Grupa daje silny impuls do odkrywania traumatycznych wspomnień. Słuchanie, jak inne osoby, odtwarzają swoje historie w sposób nieunikniony, przywołuje szczegóły z własnego życia. W grupach dla osób z doświadczeniem kazirodztwa wszystkim uczestniczkom, które postawiły sobie za cel odkrycie nowych wspomnień, udało się go osiągnąć. Kobiety dotknięte amnezją zachęca się, żeby opowiedziały tyle, ile pamiętają. Grupa zawsze daje świeżą perspektywę emocjonalną, będącą mostem do nowych wspomnień. Często pojawiają się one wręcz zbyt szybko. Bywa, że konieczne okazuje się spowolnienie tego procesu, żeby utrzymać go w granicach tego, co zarówno dana osoba, jak i grupa potrafią znieść. Jedna z sesji terapii grupowej dla osób z doświadczeniem kazirodztwa, którą prowadziłam wspólnie z Emily Schwarzow, pokazuje, jak grupa pomaga uczestniczce wydobyć i zintegrować wspomnienia i jak ten proces staje się inspiracją dla innych uczestniczek. Pod koniec sesji Robin, 32-letnia kobieta, prosi o kilka minut, żeby podzielić się małym problemem, jaki ostatnio przeżywa. Robin: miałam trochę ciężki dzień, nie wiem, czy też tak miałyście. Wracają do mnie obrazy, są przerażające. To nie są wspomnienia, to coś w stylu: Boże, co za ohydny obraz. Potem próbuję go odepchnąć, mówię: to nie mogło się zdarzyć, ale chciałabym o tym opowiedzieć, bo to naprawdę straszne. Już mówiłam, że mój ojciec był alkoholikiem i po pijaku stawał się strasznie agresywny. Matka zostawiała z nim mnie i siostrę same. Musiałam mieć jakieś 9 lat. Dobrze pamiętam nasz dom, ale zapomniałam, że był tam jeden pokój, o którym nie chciałam zbyt wiele wiedzieć. Mam przed oczami obraz ojca goniącego mnie po tym pokoju. Chciałam się schować pod łóżkiem, ale mnie złapał. Nie przypominam sobie gwałtu, pamiętam tylko, że był potwornie wulgarny. Powtarzał w kółko: chcę tylko małą cipkę. Następnej nocy miałam okropny sen. Koszmar, że ojciec uprawia ze mną seks i to potwornie boli. We śnie wołałam mamę. Wołałam, ale ona mnie nie słyszała. Nie potrafiłam wystarczająco głośno krzyczeć. We śnie postanowiłam więc oddzielić ciało i umysł. To było naprawdę dziwne. Kiedy się obudziłam, cała się trzęsłam. Mówię o tym, bo te obrazy są naprawdę przerażające, ale jednocześnie nie jestem wcale pewna, co się stało. Chciałabym się od was dowiedzieć, czy te obrazy będą lepsze. No, może nie lepsze, ale bardziej zrozumiałe. Gdy Robin kończy, zapada cisza. Potem uczestniczki grupy i prowadzące zaczynają opowiadać. Najpierw odzywa się jedna z członkiń grupy, Lindsay. Oferuje wsparcie i zrozumienie. Potem jedna z prowadzących pyta, czego jeszcze Robin potrzebuje od grupy. Inne słuchaczki włączają się ze swoimi pytaniami i przemyśleniami. W odpowiedzi Robin dzieli się jeszcze bardziej szczegółowymi wspomnieniami, jednocześnie cały czas podkreślając swoje wątpliwości co do prawdziwości własnej historii. Lindsay: obrazy powinny zrobić się bardziej zrozumiałe, bo wydaje się, że najpierw miałaś, no nie wiem, sen na jawie o uciekaniu w pokoju, ale nic nie czułaś, a potem we śnie poczułaś ból i wzywałaś pomocy. Mam ten problem, że coś czuję, ale nie potrafię tego zidentyfikować,
ani zrozumieć, skąd się bierze. Moim zdaniem to brzmi jak postęp, bo ty miałaś obie te rzeczy naraz. Poza tym to jest straszne, jak ciało i umysł się od siebie oddzielają. Znam to uczucie, kiedy zastanawiam się, czyje jest to ciało, ale mówię sobie, że to przejściowe, że dam sobie z tym radę, że nie będzie tak zawsze, po prostu trzeba przez to przejść. Szwarcą, czy twoje pytanie dotyczy tego, czy w procesie odkrywania wspomnień inne osoby też najpierw miały samoobrazy? Robin, tak. Leila, ja zdecydowanie tak. Małe fragmenty, najpierw sen, potem uczucie. Robin, no właśnie. Znałam swoją historię, a to było jak jej brakujący element. Obie z siostrą wylądowałyśmy w rodzinie zastępczej i nigdy nie wiedziałam, jak się to stało. Wiedziałam, że ojciec nie radził sobie z opieką nad nami i musiał nas oddać wbrew swojej woli. Ale teraz, kiedy odkrywam te obrazy, czymkolwiek są, Lindsay zdarzeniami, Herman doświadczeniami, Robin dziękuję. Wydaje się, że musieli mu nas odebrać. Mam obraz tego, jak uciekam z domu. Jestem na ulicy, a potem w rodzinie zastępczej. Wszystko to pamiętam. Uciekanie z domu. Ale nadal brakowało kawałka pokoju. To przyszło w tym tygodniu. Nadal trudno mi uwierzyć, że to spotkało małą dziewczynkę. Miałam ze 10 lat. Leila. Ja byłam w podobnym wieku. Bell. Jezu. Robin. Czy mam w to wierzyć? Lindsay. Tak. Czy teraz w to wierzysz? Robin. Trudno mi uwierzyć, że to rzeczywiście spotkało mnie. Chciałabym powiedzieć, że jestem przekonana, ale nie mogę. Corin. Wystarczy, że to widzisz. Nie musisz przysięgać na Biblię. W tym momencie Robin zaczyna się śmiać. W dalszej części rozmowy inne osoby przyłączają się do śmiechu. Robin, dziewczyno, ale się cieszę, że to powiedziałaś. Corin, masz to w głowie, teraz musisz sobie z tym poradzić. Robin, nie mów tak. Corin, wszystkie musimy. Przychodzi czas, by zakończyć spotkanie. W podsumowaniu jedna z prowadzących mówi do Robin. Herman, twój sposób reagowania na grupę jest podobny do reakcji wielu osób. Myślę, że czujesz się wystarczająco bezpiecznie, żeby pozwolić sobie wrócić do przeszłości i zobaczyć, co się stało. Nie mogłaś tego zrobić wcześniej, bo było zbyt okropne. Myślę też, że jesteś bardzo odważna w tym, przez co przechodzisz. Nawet to, jak dziś o tym mówiłaś, pokazuje, że próbujesz chronić nas i samą siebie. Poprosiłaś tylko o kilka minut pod koniec. A tak przy okazji przypomina mi się coś potwornego. Chcemy ci powiedzieć, że rozumiemy, przez co przechodzisz i należy ci się więcej czasu, żeby nam o tym opowiedzieć. Potrafimy tego wysłuchać. Nie musisz nas chronić, Robin. To dobrze. Tuż przed końcem sesji osoba, która do tej pory milczała, dodaje. Billy, jak powiedziałaś o chronieniu nas, pomyślałam, że my naprawdę jesteśmy silne, skoro przetrwałyśmy wszystko, co nas spotkało. W dodatku wszystkich wokół uważamy za delikatnych i wymagających naszej ochrony. Czemu właściwie nie jest na odwrót? Przedstawiony fragment dyskusji pokazuje traumatyczne wspomnienie w momencie przemiany z odległego obrazu w emocjonalną narrację. Grupa potwierdza doświadczenia. Robin zachęca, by dokładnie przyjrzała się temu, co czuje i składa obietnicę, że inni będą potrafili przyjąć uczucia Robin i pomogą jej sobie z nimi poradzić. Na kolejnej sesji Robin mówi, że udało jej się odzyskać pełne wspomnienie i opowiedzieć całą historię, będąc w kontakcie z tym, co czuje, swojemu partnerowi. Uwolniła się od wątpliwości.
grupa zaczyna rozmawiać o znaczeniu odkrywania wspomnień dla procesu leczenia. Leila, mam pytanie na temat wracania do przeszłości. Czy macie takie uczucie, że wróciłyście wystarczająco daleko i że to już zakończone? Lindsay, myślę, że trzeba ciągle wracać. Corin, ale to coraz mniej ciężkie. Za pierwszym razem, kiedy sobie przypominasz, czujesz w głowie krzyk, jesteś zaskoczona i masz wyostrzone wszystkie zmysły. Ale jak zrobisz to wiele razy, zaczynasz po prostu myśleć. No, tak było. Co za skurczysyn. I tyle. Możesz przestać o tym myśleć, a może nigdy zupełnie nie przestaniesz. Ale nie czujesz już rozpaczy ani złości. Herman. Z tego, co widziałam, to nigdy do końca nie odchodzi, ale traci swoją moc. Przestaje cię powstrzymywać przed działaniem, sprawiać, że czujesz się kompletnie do niczego. Przestaje mieć nad tobą władzę. Leila, poczułaś, że utraciło nad tobą władzę? Robin, nie za bardzo, ale tak może trochę, bo kiedy zrozumiałam, co się stało, poczułam, że odzyskuję kontrolę. Bo tak naprawdę przerażało mnie, że tak strasznie się boję i nie mam pewności. Nie było łatwo przejąć tę wiedzę, ale teraz jest lepiej, bo przynajmniej mogę o tym z kimś porozmawiać i powiedzieć: hej, udało mi się to przetrwać i nie jestem nawet aż tak popieprzona. Jessica, to, że ci się udało przeżyć te uczucia, daje mi dużo nadziei. Ta rozmowa pokazuje, w jaki sposób członkowie grupy pomagają sobie znieść przerażenie i niepewność związane z odzyskiwaniem traumatycznych wspomnień. Podobnie mogą sobie pomagać przejść przez ból żałoby. Obecność grupy pozwala każdej z osób wyrazić rozpacz, która w samotności byłaby zbyt trudna do zniesienia. Wspólne przeżywanie żałoby pozwala też odzyskać wiarę w możliwość tworzenia nowych relacji. Grupa nadaje indywidualnej żałobie rodzaj powagi i oficjalności. Pomaga osobie, która doświadczyła traumę, przeżyć stratę z przeszłości i otworzyć się na nowych ludzi. Twórczy potencjał grupy często ujawnia się przy ustanawianiu wspólnych obrzędów żałobnych i aktów upamiętniania. W jednej z grup uczestniczka opowiedziała, że jej duża i wpływowa rodzina zerwała z nią kontakty po tym, jak ujawniła kazirodztwo. Grupa wsparła ją w postanowieniu podtrzymania tego wyznania, ale wyraziła też zrozumienie dla bólu odczuwanego z powodu reakcji rodziny. Dzięki wsparciu grupy mogła odbyć żałobę po tym, co dawała jej relacja z rodziną, poczuciu przynależności, dumy i lojalności. Zakończyła żałobę decyzją, że zmieni nazwisko. Kiedy podpisała papiery, grupa zorganizowała ceremonię, w której przyjęła ją do nowej rodziny. Rodzina osób, które przetrwały traumę. Choć grupa wspólnie pracuje nad odbyciem żałoby, nie musi podchodzić do wszystkiego ze śmiertelną powagą. Podczas terapii grupowej często zdarzają się momenty śmiechu i odprężenia. Uczestnicy grupy wydobywają z siebie nawzajem to, co najlepsze, a także poczucie humoru. Czasami najtrudniejsze emocje roztapiają się w śmiechu. Fantazje o zemście, na przykład, tracą swoją przerażającą siłę, kiedy ludzie zdadzą sobie sprawę, że bywają po prostu śmieszne. Scena z pracy innej grupy pokazuje, jak fantazje jednej z osób o zemście straciły swoją złowrogą moc, kiedy grupa zaczęła się nimi bawić. Chociaż ta rozmowa odbyła się na bardzo zaawansowanym etapie pracy grupy, kiedy uczestniczki bardzo już sobie ufają, Melissa, 24-letnia kobieta, jest niepewna i ostrożna, gdy po raz pierwszy porusza temat zemsty. Melissa: myślę o chłopaku, który mnie zgwałcił.
Jestem taka zła, że nie został ukarany. Nadal widzę ten jego cwany uśmieszek. Chciałabym podrapać go po twarzy i zostawić wielkie blizny. Chciałabym usłyszeć, co myślicie. Czy uważacie, że jestem okropna? Grupa odpowiedziała churalnym – nie. Inne osoby z grupy zachęcają Melisę do mówienia, dzieląc się własnymi fantazjami o zemście. Margot, drapanie to żadna krzywda za to, co zrobił. Melisa, no tak naprawdę chciałabym zrobić coś innego. Chciałabym mu połamać kolana kijem baseballowym. Laura, należałoby mu się. Sama mam podobne fantazje. Margot, dawaj dalej. Melisa, zaczęłabym od jednego kolana, a potem spokojnie przeszła do drugiego, tak żeby czuł się naprawdę bezsilny. Zrozumiał, jak to jest. Myślicie, że jestem okropna? Jeszcze raz rozległo się churalne nie. Kilka osób zaczyna chichotać, kiedy fantazje stają się coraz bardziej potworne. Grupa wybucha niepohamowanym śmiechem. Laura, na pewno wystarczą ci kolana? Margot, moja przyjaciółka miała kłopoty z kocurem, które ustąpiły po tym, jak go wykastrowała. Melisa, następnym razem, jak ktoś przyczepi się do mnie na ulicy, będzie miał problem. Tak go załatwię, że będzie się czołgał po chodniku. Margot, najlepiej pod koło autobusu. Melisa, nie zrobiłabym nic ohydnego, jak wydłubanie mu oczu. Chciałabym, żeby mógł popatrzeć na swoje kolana. Ten akt miłosierdzia wywołuje kolejny akt śmiechu. Po kilku chwilach śmiech ustaje. Kilka kobiet ociera oczy, a grupa na powrót poważnieje. Melisa, chciałabym pokazać chłopakowi, który mnie zgwałcił, że mógł zniszczyć moje ciało, ale nie duszę. Tego nie mógł zrobić. Kobieta, która śmiała się razem z innymi, ale nie zabrała jeszcze głosu, mówi. Kyra. Wspaniale cię słyszeć taką silną. To prawda, że nie dotknął twojej duszy, niezależnie od tego, co ci zrobił. Kobiety z tej grupy mogą swobodnie zanurzyć się w swoich fantazjach, wiedząc, że nawet najcichsze i pełne zahamowań uczestniczki nie poczują się przerażone i będą się śmiać. Fantazje, które zostaną opowiedziane, tracą swoją intensywność, a kobiety zdają sobie sprawę, jak mało tak naprawdę zależy im na zemście. Ponieważ grupy skoncentrowane na pracy nad traumą są ograniczone w czasie, znaczna część pracy integracyjnej odbywa się pod sam koniec trwania grupy. W grupach dla osób z doświadczeniem kazirodztwa koniec terapii jest mocno sformalizowany, a wszystkie osoby biorące udział w spotkaniach wkładają dużo pracy i troski w rytuały pożegnania. Każda z uczestniczek zostaje poproszona o napisanie, co osiągnęła podczas wspólnej pracy i jakie zadania ma jeszcze przed sobą. Takie same raporty uczestniczki piszą o sobie nawzajem. Prosi się je także o udzielenie informacji zwrotnej prowadzącym. I wreszcie, każda uczestniczka obdarowuje każdą inną wyobrażonym prezentem. W tym, jak mówią o innych, ujawnia się cała ich empatia, wyobraźnia i skłonność do zabawy. Każda z nich zabiera ze sobą nie tylko uczucie, że powinno się osiągnąć wyznaczony cel, ale też ukonkretnione wspomnienie grupy. Wyobrażone prezenty często odzwierciedlają pragnienie uczestniczek, by ofiarować część siebie. Podczas jednego z uroczystych pożegnań odważna i często zabierająca głos uczestniczka w ten sposób żegnała się z uczestniczką bardziej nieśmiałą. Joanno, życzę ci bardzo wiele dobrego. Życzę ci, żebyś była już zawsze tą silną osobą i życzę ci siły do walki o swoją egzystencję na tej ziemi. Życzę ci determinacji potrzebnej do walki o to, w co wierzysz. O twoją niezależność, wolność, zdrowe małżeństwo, wykształcenie, karierę i orgazmy przez wielkie O. I życzę ci,
żebyś nabrała trochę ciała i przestała tyle palić. Ale przede wszystkim, Joanno, życzę ci, żebyś doceniła osobę, którą jesteś. W wielu innych typach grup skoncentrowanych na pracy nad traumą również używa się bardzo ustrukturyzowanych, formalnych i zrytualizowanych zadań mających na celu odzwierciedlanie. Psycholożki Yael Frischman i Ross opisują grupę żyjących na uchodźstwie osób z doświadczeniem tortur, w której używa się metody spisywania zeznań. Na ich podstawie członkowie grupy opowiadają sobie nawzajem o swoich doświadczeniach. Słuchając, jak ktoś inny opowiada o swoich emocjach, uczestnicy grupy zdobywają nową perspektywę, dzięki której mogą osiągnąć pewną kontrolę nad emocjami. Słuchając wielu podobnych opowieści, mogą doświadczyć uniwersalności. Podobnie Danieli w pracy grupowej z ocalałymi z Holokaustu prosi każdą z rodzin o stworzenie kompletnego drzewa genealogicznego, uwzględniającego osoby, które przeżyły i osoby, które zostały zamordowane, oraz o przedstawienie drzewa grupie. Również w tym przypadku bardzo ustrukturyzowany charakter zadania chroni członków grupy, gdy zanurzają się w potwornych wspomnieniach. Za sprawą rytuału oddzielenia się, osoba, która wraca wspomnieniami do chwil największej samotności, doświadcza jednocześnie więzi z innymi ludźmi tu i teraz. Wzajemne życzenie sobie na koniec spotkań grupy doceniania tego, kim się jest, zwykle się spełnia. Kobiety, które zakończyły uczestnictwo w grupie dla osób z doświadczeniem kazirodztwa, po 6 miesiącach są proszone o wypełnienie kwestionariusza ewaluacyjnego. Dzięki temu wiadomo, że czują się lepiej same ze sobą. Znaczna większość z nich, ponad 80%, pisze, że uczucia wstydu, osamotnienia i naznaczenia osłabły i że dużo lepiej wychodzi im dbanie o siebie. Jednocześnie kobiety nie twierdzą, że w ich życiu nastąpiła ogólna znacząca poprawa. Odbudowanie poczucia ja może, ale nie musi prowadzić do lepszych relacji z innymi. Przeciwnie, wiele kobiet pisze, że ich relacje rodzinne i seksualne pogorszyły się albo że częściej dochodzi w nich do konfliktów. Ponieważ kobiety przestały odruchowo naginać się do życzeń i potrzeb innych ludzi. Jak pisze jedna z nich: w tym przypadku myślę, że gorzej znaczy lepiej. Dbam o swoją przestrzeń i bezpieczeństwo. Łatwiej mi mówić, jak się czuję i co jest mi potrzebne. Jestem mniej skłonna dać się wykorzystywać albo skrzywdzić. Podobne wyniki przynosi badanie przeprowadzone wśród weteranów wojennych z zespołem stresu pourazowego, którzy ukończyli ograniczony w czasie program leczenia dla pacjentów przebywających na oddziale. Mężczyźni opisywali najczęściej wzrost poczucia własnej wartości i zmniejszenie się poczucia osamotnienia. Objawy odrętwienia ustąpiły dzięki opowiedzeniu swoich historii w bezpiecznym środowisku grupy, a poradzenie sobie z poczuciem winy i odrętwieniem spowodowało poprawę relacji z innymi ludźmi. Wyniki ewaluacji skutków terapii dla tych mężczyzn prawie całkowicie pokrywają się z wynikami ewaluacji grup kobiet z doświadczeniem kazirodztwa. Mężczyźni uważają, że najważniejszym skutkiem terapii grupowej jest wzrost zdolności do zaufania, okazywania troski i samoakceptacji. Jak napisał jeden z nich: przede wszystkim poczułem, że gdzieś przynależę i jestem częścią czegoś dobrego. Badanie ewaluacyjne grup weteranów pokazuje także pewne ograniczenia terapii grupowej. Mężczyźni czuli się lepiej sami ze sobą i w kontakcie z innymi. Jednak ich objawy wtargnięć nie uległy specjalnej poprawie.
Wielu z nich nadal miało flashbacki, kłopoty ze snem i koszmary. Podobnie kobiety, które zakończyły grupy dla osób z doświadczeniem kazirodztwa. Nadal doświadczały flashbacków, szczególnie podczas aktywności seksualnej. Dlatego należy stwierdzić, że terapia grupowa wspomaga intensywną, indywidualną pracę nad opowieścią o traumie, ale niekoniecznie może ją zastąpić. Społecznymi, związanymi z relacjami objawami zespołu stresu pourazowego lepiej można się zająć podczas terapii grupowej, natomiast fizjoneurologiczne objawy traumy wymagają bardzo zindywidualizowanej pracy nad traumatycznymi wspomnieniami. Do pełnego wyzdrowienia mogą być konieczne oba rodzaje terapii. Model ograniczonych w czasie, nakierowanych na cel grup terapeutycznych, wydaje się mieć zastosowanie przy pewnych modyfikacjach w pracy z osobami po bardzo różnych traumatycznych doświadczeniach. W przeciwieństwie do modelu otwartych grup o luźnej strukturze, który wydaje się znacznie mniej skuteczny w pracy nad odkrywaniem traumatycznych wspomnień. W otwartych grupach brakuje zwykle zarówno poczucia bezpieczeństwa, jak i koncentracji na zadaniu potrzebnych do tej pracy. Tylko w kilku przypadkach taki model okazał się skuteczny w pracy z osobami po traumie. W jednej grupie dla kobiet ze złożonymi zaburzeniami osobowości, która spotykała się przez 2 lata, cała grupa wydawała się przechodzić przez 3 etapy leczenia. Podczas pierwszego roku powoli budowała zaufanie i skupiała się na uspokojeniu objawów. Na początku drugiego roku zaczęła rozmawiać o traumach z przeszłości, by w połowie drugiego roku przejść do pracy nad konfliktami wewnątrz grupy. Czy te imponujące rezultaty da się powtórzyć, pozostaje kwestią do zbadania. Grupy skoncentrowane na odbudowaniu relacji. Na 3. etapie powrotu do zdrowia osoba, która doświadczyła traumy, ma znacznie więcej możliwości. Mogą być dla niej dobre różne typy grup w zależności od tego, jak definiuje swoje priorytety. Jeżeli uważa, że główną przyczyną problemów, jakie ma w relacjach z innymi, jest trauma, grupa skoncentrowana na pracy nad traumą będzie nadal najlepszym wyborem. Osoba, która doświadczyła krzywdzenia w dzieciństwie, może na przykład skupić się na pracy nad kwestią tajemnicy, która uniemożliwia szczere i autentyczne relacje w rodzinie. W dobrym przygotowaniu się do ujawnienia sekretu rodzinie bardzo pomocna może być ograniczona w czasie, skoncentrowana na pracy nad traumą, grupa zamknięta. Członkowie grupy mają niezwykłą umiejętność odczytywania dynamiki relacji rodzinnych, a poczucie bezradności w kontaktach z bliskimi, które przeszkadza im w rozwiązaniu własnych spraw, znika, gdy zajmują się problemami innych. Pomysłowość, wyobraźnia i poczucie humoru grupy są bezcenne dla osób, które próbują zmienić relacje w swojej rodzinie. Wynikającymi z traumy dysfunkcjami seksualnymi również najlepiej zająć się podczas ograniczonej w czasie, skoncentrowanej na konkretnym problemie terapii grupowej. Autorka jednego z niewielu badań porównawczych na ten temat, psycholożka Judith Baker, wraz ze współpracowniczkami porównała rezultaty 10 sesji indywidualnych i 10 sesji grupowych dla osób z potraumatycznymi problemami seksualnymi. Zarówno terapia indywidualna, jak i grupowa były prowadzone metodą behawioralną z jasno określonymi celami i technikami pracy. Ich celem głównym była pomoc pacjentkom w osiągnięciu kontroli nad seksualnością przez stopniowe wystawianie na budzące lęk sytuacje, zachowania i interakcje seksualne. Oba rodzaje terapii skutecznie obniżyły potraumatyczne objawy, takie jak powracające wspomnienia gwałtu. Jednak po 3 miesiącach okazało się,
że terapia grupowa była pod każdym względem skuteczniejsza niż indywidualna. Korzyści terapeutyczne, o których mówiły kobiety, miały szerszy zakres i były bardziej trwałe. Praca w grupie, na przykład zajęcia samoobrony, może być bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, których problemem jest nadmierne pobudzenie albo lękliwość. Grupy uczące samoobrony nie są wprawdzie grupami terapeutycznymi, ale pozwalają doświadczyć wspólnej, ograniczonej w czasie pracy, nakierowanej na konkretny cel. Wykwalifikowani instruktorzy i instruktorki samoobrony rozumieją intensywność przeżywanych przez uczestniczki emocji i potrafią stworzyć atmosferę bezpieczeństwa, nie aspirując do roli psychoterapeutów. Wsparcie grupy daje siłę do przełamywania lęków, a przyglądanie się odwadze innych stanowi inspirację i daje nadzieję. Melissa Soalt, udzielając uczestniczkom instrukcji, jak walczyć w swojej obronie, podkreśla, że grupa jest istotnym źródłem siły. Już sam fakt, że kibicuje ci 15 osób, jest dla kobiet w naszej kulturze bardzo rzadkim doświadczeniem. Dzięki tym relacjom udaje im się zapanować nad reakcją zamarcia. Osoby, które po odbyciu kursu znalazły się w sytuacji zagrożenia, opowiadały, że słyszały w głowie głosy grupy, okrzyki wsparcia. Na trzecim etapie leczenia grupy skoncentrowane na traumie mogą pomagać w pracy nad konkretnymi, nierozwiązanymi problemami. Jednak nad ogólnymi trudnościami w kontaktach z ludźmi lepiej pracować w interpersonalnej grupie terapeutycznej. Wiele osób, szczególnie tych, które przeżyły długą, powtarzającą się traumę, zdaje sobie sprawę, że właśnie doświadczenie traumy zaburzyło ich zdolność tworzenia relacji z innymi. Sylwia Fraser w ten sposób opowiada, jak doświadczenie kazirodztwa utrudniało jej przez całe życie tworzenie partnerskich związków z ludźmi. Najbardziej żałuję, że byłam tak strasznie skoncentrowana na sobie. Przechodziłam przez życie innych jak lunatyczka, zajęta sobą, umywając ręce od ich spraw. Najtrudniejsze było dla mnie zrezygnowanie z poczucia własnej wyjątkowości, pozbycie się zarówno księżniczki, jak i przepełnionego poczuciem winy dziecka, które w sobie ukrywałam, i zobaczenie, że to świat wokół mnie jest wyjątkowy. Żeby zmienić głęboko wdrukowane wzorce tworzenia relacji, sama świadomość nie wystarczy. Potrzebna jest praktyka. Otwarta, interpersonalna grupa terapeutyczna jest bezpiecznym miejscem, w którym można ćwiczyć. Grupa zapewnia empatyczne zrozumienie i jednocześnie stanowi ciągłe wyzwanie. Dzięki wsparciu grupy każda uczestniczka może bez wielkiego wstydu przyjrzeć się, co w jej postępowaniu utrudnia relacje i podjąć emocjonalne ryzyko tworzenia ich w nowy sposób. Grupa interpersonalna znacząco różni się od grupy skoncentrowanej na pracy nad traumą. Różnice wynikają ze zupełnie innych zadań terapeutycznych stojących przed tymi grupami. Grupa interpersonalna skoncentrowana jest na teraźniejszości, nie na przeszłości. Członkowie grupy zachęcani są do zajmowania się relacjami między sobą tu i teraz. Dobrze, żeby skład grupy był różnorodny. Nie ma powodu, by ograniczać skład grupy do osób, które doznały konkretnego rodzaju traumy, ponieważ celem grupy jest pogłębienie poczucia przynależności do wspólnoty ludzkiej. Grupy skoncentrowane na pracy nad traumą są zwykle ograniczone w czasie. Natomiast grupy interpersonalne są otwarte, a ich uczestnicy stopniowo się wymieniają. Grupy skoncentrowane na traumie mają silnie określoną strukturę i mocnego lidera. Grupy interpersonalne są mniej ustrukturyzowane,
a styl prowadzenia jest elastyczny. Kwestie takie jak podział czasu na pracę indywidualną, które w grupie skoncentrowanej na traumie są ściśle kontrolowane przez prowadzących, w grupie interpersonalnej są ustalane w ramach negocjacji między członkami grupy. I wreszcie w grupach interpersonalnych jest miejsce na konflikt i przyglądanie się mu w bezpiecznej przestrzeni, w przeciwieństwie do grup pracujących nad traumą, w których konfliktów się unika. Konflikt jest wręcz kluczowy dla wyznaczonego zadania terapeutycznego, ponieważ to dzięki rozumieniu i rozwiązywaniu konfliktów możliwe są wgląd i zmiana. Informacja zwrotna, jakiej członkowie grupy udzielają sobie nawzajem, ma ogromne znaczenie dla postępów w terapii. Udział w grupie interpersonalnej jest ogromnym wyzwaniem dla osoby, która przywykła do przeświadczenia, że znajduje się całkowicie poza wspólnotą ludzką i która musiała wykonać ciężką pracę, by uwierzyć, że inne osoby z podobnymi doświadczeniami są w stanie ją zrozumieć. Teraz staje przed możliwością otwarcia się na szerszy krąg ludzi i włączenia się do życia świata. To zadanie ostatniego etapu leczenia. Osoba, która doświadczyła traumy, musi być gotowa pożegnać swoją wyjątkową tożsamość. Dopiero wtedy może zobaczyć swoją historię jako jedną z wielu i uznać, że tragedia, która ją spotkała, mieści się w ludzkim doświadczeniu. Richard Rhodes, który w dzieciństwie doświadczył ciężkiej przemocy, w ten sposób opisuje tę zmianę. Zdają sobie sprawę z tego, że świat jest pełen potwornego cierpienia, wobec którego drobne nieprzyjemności, jakie spotkały mnie w dzieciństwie, to kropla w morzu. Osoba, która doświadczyła traumę, rozpoczyna grupę terapeutyczną z przekonaniem, że trauma nadal ciąży na jej związkach z innymi. Kiedy opuszcza grupę, wie, że to dzięki relacjom trauma zostaje uleczona i potrafi się w nie angażować w pełni na zasadach partnerstwa i wzajemności. Choć zawsze będzie naznaczona swoim doświadczeniem, zdaje sobie sprawę, że jej ograniczenia są częścią kondycji ludzkiej. Rozumie, że każdy jest do pewnego stopnia więźniem własnej przeszłości. Im lepiej rozumie zawiłości relacji międzyludzkich, tym bardziej potrafi cieszyć się chwilami intymności, na które tak ciężko pracowała. Poczucie wspólnoty z ludźmi obejmuje wszystkie znaczenia wspólności. Oznacza przynależność do społeczeństwa, przyjmowanie ról publicznych, bycie częścią tego, co uniwersalne. Oznacza rozumienie i poczucie bycia rozumianą, poczucie duchowej łączności. Oznacza bycie częścią tego, co zwyczajowe, zwyczajne, codzienne. Oznacza także świadomość własnej nieistotności, małości, tego, że własne problemy są tylko kroplą w morzu. Osoba, która osiągnęła poczucie wspólnoty z innymi, może odpocząć po ciężkiej pracy. Zakończyła terapię, teraz ma przed sobą po prostu życie. Judith Herman, Trauma. Koniec rozdziału 11. Wspólnota.